Muchos gracias. Buenas noches, senor. Una hara de vino. Muchos gracias, mucho... E, e, przepraszam. E, e, buenos días? Nie. E, Buonasera! my nadal we Włoszech okularki. Wszystko wodunia jazda. i dokończyć dygresję z poprzedniego odcinka trzeba oglądnąć ten to jest nasz skład wyjściowy na Monako jak widzicie no, mecz wyjazdowy mecz o wszystko tego bym nie powiedział, a dlaczego? No bo dziś przed południem stało się tak, że Olympiakos zremisował z Arsenalem A Dinamo Zagrze pograło u siebie Barcelonę w dwóch jedynych dzisiejszych meczach przedpołudniowych, które rozpoczynają rozpoczynają te Tę czwartą kolejkę w naszej turze. No i to nas stawia przed taką oto sytuacją, w której Arsenal po tym meczu no, ma tyle samo punktów co my, nie wyprzedza nas w tabeli, ale remis w meczu z Monakiem no, daje nam. Potworny, olbrzymi, fenomenalny komfort. I no nie, nie daje awansu, ale, ale znacznie nas przybliża, bo przypomnę, że w następnej kolejce to my będziemy grali z Olimpiakosem na własnym stadionie, a to właśnie mecz, przepraszam, Arsenal będzie grał tutaj z Monaco na wyjeździe jednak, a no to tutaj jeszcze się może wiele wydarzyć, myślałem, że po tej kolejce Arsenal przypieczętuje tylko ten awans, no. Ale cóż, zobaczmy, nie uprzedzajmy faktów, zagrajmy i pokażmy się z jak najlepszej strony. No Monako musi, Monako jeżeli chce dołączyć do nas, jeżeli... Tu, 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 o, zróbcie co do was należy i zdobędziecie 3 punkty. Zobaczcie, to jednak się robi coraz, coraz bardziej ambitna drużyna. Monaco gra dzisiaj 4-4-2 i dlatego my wychodzimy sobie takim Petrowem, juniorem troszkę ostrożniej, troszkę też, żeby dać naszym skrzydłowym w końcu pograć, bo przez ostatni miesiąc niewiele mieli okazji. Monaco musi, Monaco musi dzisiaj udowodnić, że rzeczywiście nie od, nie przez przypadek znalazło się tutaj w tej grupie i to Posowane przecież z trzeciego koszyka, więc no musi tutaj sprężać poślady, a my powolutku, po cichutku, punkcik za punkcikiem, powolutku budujemy sobie tutaj pozycję. Olimpiakos chyba już nie dojedzie, pomimo tego remisu i dzielnej postawy, jak przypuszczam, z arsenalem, ale tylko udowadnia, że rzeczywiście w Pireusie się starają. Natomiast my kończymy dygresję. Owszem, zwolniono trenera z Sewilli, e, Muchos Gracias, ale no cóż, nie sądzę, żeby z tak renomowanego klubu jak Sevilla przychodziły jakieś propozycje na Sardynię. Nie wiem też, czy bałagan w Sewilli, bo on już w zeszłym sezonie trwał. No jest dla nas zachęcający klub, bynajmniej renomowany, i, i myślę, że w ogóle z takimi propozycjami z takich klubów pokroju Walencji, Sewii, czy powiedzmy z Francji Monaco, właśnie, czy, czy może jakaś Marsylia tam zaraz będzie kulawa. No ewentualnie przecież jeszcze w grę wchodzi Portugalia, no ale na Boga w Portugalii, no to moglibyśmy chyba tylko z tej wielkiej trójki, oferty brać poważnie pod uwagę No to chyba tylko gdzieś takie drużyny mogą się nami interesować i my nimi i musielibyśmy wtedy poważnie rozważyć, obejrzeć tam sytuację finansową i kadrową i i pewnie sztabową i zastanowić się, czy taki ruch miałby sens. Ja uprzedzam pytania, uprzedzam komentarze, uprzedzam to wszystko, o co mnie pytacie. Nie, pani Petrof się nigdzie nie wybiera, jest jej bardzo dobrze. Karierę w FM22, jak wiecie, prowadzimy w FM w, w krajach południowych, więc tylko Francja, Hiszpania, Portugalia i właśnie te Włochy nam zostały. We Włoszech. Rzeczywiście, no chyba tylko Roma i Napoli w tym sezonie będą za chwilę zastanawiać się nad losem swoich menadżerów, bo reszta Drużyn obudziła się. Obudził się Milan, Juventus Inter, wszystkie te największe firmy. Nadal w zadziwiająco dobrej formie jest Sasuolo i Fiorentina, więc chyba tylko Roma i, i, i Neapol mogą mieć jakiekolwiek pretensje do, do swojej formy, choć Roma ostatnio gdzieś tam już się do tej czołóweczki zbliżyła, no ewentualnie jeszcze Lazio, ale to Lazio zaraz sobie zobaczymy, bo dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, uch, teraz Kranio wyciąga naprawdę strzał gołowina chyba końcówkami palców, no rozegrało nam się to Monaco, prawda, niby początek, a nie, to już nie początek, to już połowa, czyli w ogóle niewiele się działo w tym meczu, Zobaczcie, ledwo dwa strzały celne, to jest nam bardzo na rękę, choć martwią mnie te głębokie pozycje. Kto tu w ogóle nie dojeżdża? U Rafael. I Oscar to jest dziwne, to już nawet Bongonda gra lepiej. No to co? Lekki opie w szatni. Nie jestem zadowolony z tego co pokazawaliście O, Rafael w ogóle 6-3 i zdenerwowany, no to nie bracie. Jeżeli to tak ma wyglądać, to przepraszam cię bardzo, ale tutaj jest taki młodziutki Lisandru Tramoni, wiesz, jak ja mam za ciebie płacić interowi 11 milionów na koniec sezonów. To ty się musisz, bracie, tutaj zasłużyć. Nie przyjechałeś na jakąś wioskę, tylko do, do mistrza Włoch na Boga. Więc dupa w troki do roboty. No i cóż, i. Więc kraje południowe i pani Petrow będzie pewnie szczęśliwa z każdej plaży i, i z każdej promenady. Natomiast pan Petrow musi no ostrożnie już wybierać ewentualne propozycje, ponieważ znowu dygresja. Ponieważ hmm, odpowiadając na wasze pytania, hmm, nie ciągniemy tę karierę jeszcze pewnie z dwa, może trzy sezony, wszystko zależy od tempa, jak nam pójdzie, bo oczywiście no, FM23 za chwilę odpala, i, i my sobie też go odpalimy, i pewnie już poradniki będziemy nagrywali w FM 23, i zaczniemy pewnie zaglądać do silnika, zaczniemy zaglądać do tych opcji taktycznych, bo pojawiły się tam trzy nowe opcje taktyczne choć tak naprawdę tylko jedna jest nowa, a dwie to po prostu są zmiany, zmiany w obsłudze, ale do tego dojdziemy, ale jest sporo zmian w silniku takich, no też kosmetycznych trzeba przyznać, tym niemniej są, więc warto się temu też przyjrzeć, zobaczyć co tam, co tam w nowym fm będzie, będzie lepiej działało. Zobaczymy sobie, jak prezentują się Polacy, jak prezentują się kluby. Może zaczniemy jakąś nieśmiałą karierę, ale raczej myślę, że będą to bardziej testy, próby zbliżenia, ciekawostki, może jakieś konkursy. Więc zaczniemy sobie ten, ten FM23 oswajać. Natomiast karierę prowadzimy aż do okna zimowego, także śmiało gdzieś do stycznia pewnie pociągniemy sobie w tych krajach południowych. Natomiast już możemy sobie toczyć ciekawe skądinąd rozważania, w jaką karierę w takim razie w FM23. Po pierwsze, czy nadal tryb Ultra HC Was interesuje? Poczekajcie, bo my tutaj gadu, gadu a tu jest 80 minuta, ja wiem, że jest 0,0, no ale mm, mamy prawo tutaj na Boga dokonać pewnych zmian. Tym bardziej, że tak, Oscar dalej nam tu nie dowozi, mm, tylko, że my nie za bardzo za Oscara kogo tu mamy. Możemy cofnąć Ibrahima y, i wpuścić tutaj Kejtę Baldę. Mm, to na na pewno możemy zrobić. Bongonda i Konate jeszcze słaby. No to może tak. Za Bongondę to my już nie mamy za bardzo kogo, prawda? No jeszcze Szaku może grać tam na lewej stronie. Ale chyba wolę tego Biseka za Konate. Niech Konate sobie przemyśli parę rzeczy, bo na niego będziemy musieli liczyć zaraz w meczu z Lacją. Więc. No, mieliśmy tutaj z gry, jak widzę, chociaż no niewiele nam to nawet te skróty pokazywały. Nudny mecz w Pireusie był 0-0 z Arsenalem i chyba nudny w Monako. I chyba strojga złego wolałbym, żeby tak się to skończyło. Choć teraz poczekajcie, bo nie tracimy. Te akcje nie odzyskujemy, i Bon słuchajcie, z 30 metrów to było. No, to jakby to wpadło, to by było coś. Także, no, wiecie, nie, nie. Nie jestem szczęśliwy z takiej nudy, oczywiście, na boisku, ale to jest zmartwienie bardziej Monaco, które po tym meczu będzie miało 4 punkty. A my będziemy mieli już 8? Jezus Maria! Bożu, czyście to widzieli? Boże, co to w ogóle było? Nie mogę, muszę to cofnąć. Przepraszam bardzo, co to było? Nie, to za daleko już. Gdzie ja jestem? Co to było? Co to było? Teraz jestem za blisko. Nie wiem w ogóle już gdzie jestem. Lećmy to na żywo. Ja pierdziu, no po prostu Simone. Jak ja się na tobie zawiodłem teraz chłopaku, no po prostu dostał piłkę na patelni, tylko tam po prostu ją podciąć. I on zresztą takie rzeczy robił. No, jeszcze niech mi tutaj padnie jakaś bramka na koniec dla Monako, no to już w ogóle chyba go uduszę. A właśnie przed tym meczem marudził, że za mało gra, no i tak się odwdzięcza, no, no nie no chłopaki, nie możemy tak grać, ten sędzia jakiś dzisiaj chyba naćpany. No i, i, i pomimo posiadania 35% Kto tutaj był dzisiaj debeściak? No Pan Petrow był Debeściak i trzeba było to wygrać pomimo tych słabych pozycji Monako się tutaj 65% wiło, ale widzicie na własnej połowie, więc nie potrafili się tu przebić przez nasze zasieki. Gucio nam strzelili, dwa strzały w światło bramki no dramatyczna dramatyczny paździerz wam tutaj drodzy widzowie pokazałem jutro chcę widzieć wszystkich na treningu Wracamy chyba do, do rozmów motywacyjnych, troszkę, troszkę w, innym, w innym tempie prowadzonych. Zobaczymy. No więc nie, nie spodziewam się tutaj cudów na konferencję. Po tym meczu to pójdzie sobie gramozis. Mi się nie chce. Zobaczmy w takim razie tę sytuację. No ona jest dość prosta. Teraz Arsenal z Monako będą gubili punkty. No nawet w takim układzie, że no każde zwycięstwo Arsenalu daje nam już awans z grupy. Remis, remis też, bo my przecież, a właśnie, zaraz zobaczmy, jaka tu jest zasada w fazie grupowej, wyniki bezpośrednich spotkań. No to pięknie. My mamy 1-0, tak, z Monako. Przepraszam, 2-1 i 00. No to pięknie. My musimy tylko tak naprawdę teraz patrzeć, jak inni się męczą z kolei w przypadku wygranej Monaco no to my będziemy musieli wygrać z Olympiakosem no ale proszę was, no ten Olimpiakos zdobył dwa punkty, bo no bramki minus cztery, a nas tutaj nikt nie może póki co pokonać więc o czym my gadamy może sobie Gramozis być ostrożny a, zobaczmy te ligi pod lupą no, w Lidze Hiszpanii nie, nie spodziewam się tu i niczego Real Valencia, Real Sociedad Betis, no nawet ten mój uko Kochany Bilbao na ósmej pozycji, będąc w tabeli, nie zwalnia trenerów. No Sevilla tutaj pożegnała tu chyba Alguasilbu Silbu ostatnio, Amorim, przepraszam, Ruben Amorim, który zresztą notabene z sukcesami prowadził przez Benfica swego czasu. Nie dał rady Lopetegi, Francisco, teraz Amorim, wszyscy mniej więcej podobnie. Dwa lata z okładem, no ten, ten, ten nie dał rady nawet roku. No ale Sevilla gra naprawdę dramatycznie. Więc no tu póki co Sevilla, ale ona sobie teraz znajdzie pewnie lepszego kandydata niż Petrov. A potem no to nie wiem, no może tu ktoś rzeczywiście odpadnie od tej czołówki. To jest początek sezonu. We Francji to już w ogóle nie ma na kogo liczyć. No jeszcze to Monako, tak. Które utkwiło gdzieś w środku, ale czy to jest dla nas? Ciekawa perspektywa, no i w Portugalii zdecydowanie, Benfica, jak się tutaj nie otrząśnie, nie zacznie dołączać do Sportingu i do, i do Porto. No to może być tu rzeczywiście kłopot, tak. Portimonezę nie wiadomo dlaczego jest w roli lidera, no ale to nie jest nasze zmartwienie. no Raczej do Turcji, do Grecji wracać nie będziemy, choć. Kto wie, może nas na koniec jeszcze będzie wzywać Atromitos. A my tymczasem na wyjazd się udajemy, słuchajcie, do Lazio. I Lazio, jak widzicie, gra tą trójką z tyłu. Więc, jakby samo się prosi, samo się klika. Jak to się ładnie mówi, nasze Martello da Strega, czyli młot na czarownicę, przeładowanie środka. Zaraz sobie też przeładujemy ten skład. No, bo tu po prostu chłopaki zagrali naprawdę jakiś środpiach piach, i i jeszcze 2 metry mułu takich meczów no, nie chcę oglądać wolę już naprawdę jakieś porażki, Ten to, to ma naprawdę dawać kopa i radość a jeżeli mam już coś przepychać kolanem, no to niech to będą mecze naprawdę o coś 12 zawodników powołanych do reprezentacji w większości to są reprezentacje młodzieżowe, no ale jest kilka pierwszych kadr Karasu, Marin, Grbin. Beach i Kranio. Nie ma tego wiele, no ale my dysponujemy też młodym składem, więc sobie spokojnie jeszcze poczekamy. Lazio musi się teraz wydobywać gdzieś z otchłani. Zobaczcie, Milan, Roma niby za naszymi plecami, no ale to są drużyny, które powinny być przed Cagliari, a nie za nim, a już na pewno Sassuolo i Fiorentinę trzeba stąd wypychać. Tymczasem Napoli tutaj się powoli budzi i no ewentualnie jeszcze Napoli może tutaj chcieć czegoś od życia i od losu oraz Lazio. No ale czy dla nas to są w w jakieś opcje, które warto rozważać, mając pewną fajną, ciepłą robotę na Sardynii. Tym bardziej, że chcę podkreślić, że no, odkąd przyszliśmy do Kaliari, przeżyliśmy z naszym dyrektorem sportowym zamanią przeżyliśmy trzy okna transferowe, i tylko jedno było słabe to ostatnie, właśnie letnie, niestety. Cego częściowo wynikiem jest to, że musimy tutaj grzebać w taktykach i szukać jakichś nowych rozwiązań, bo rzeczywiście te skrzydła i boki obrony no, się nie wzmocniły, powiedziałbym, a już w zeszłym roku mieliśmy co do nich pewne wątpliwości. Po odejściu Zito, tak naprawdę cała prawa strona leży. Nie wiem o co chodzi z tym Nandezem. Ale on nie chce grać w żadnej roli, ani jako boczny obrońca, ani jako wysunięty, ani jako KBO. Teraz będę próbował go gdzieś, może, do środka przesuwać. Tutaj na razie, proszę, Sasuolo wygrywa. To jest naprawdę niesamowita, ta drużyna pod wodzą Dioniziego. On tutaj już zresztą jest trenerem ponad 4 lata, słuchajcie. No i wcale się nie dziwię. Fiorentina też zresztą ponad stan. Tutaj nadal inni mają się. Czym martwić Więc mi się nie wydaje no Będziemy spokojnie czekali teraz na zimowe okno W zeszłym zimowym oknie Przypomnę, przyszedł do nas Tenże Karasu Który Jak gdyby nigdy nic Wpisał się do tego zespołu Rewelacyjnie, rozwija się no Zbliża się podobno już do swojego limitu. O, Inter wygrywa z Bolonią. To mnie nie dziwi. Zaraz pewnie. A teraz już mecz o 15, więc teraz my, my gramy z Lazio. Więc szybciutko sobie tutaj e, poprośmy Gramozisa, żeby nam zasugerował skład. No nie, ja wolę Ibrahima tutaj z przodu zdecydowanie, Oscar bardziej z tyłu. No i właśnie tego Nandeza. Czy Nandez nie powinien grać tutaj właśnie cofniętego? Pomocnika. On nawet ma tutaj trzy gwiazdki, więc to naprawdę nie wygląda źle. Możemy go jeszcze sobie podejrzeć w roli takiego cofniętego pomocnika. Zobaczcie. On zresztą ma no, tą skoczność ma słabą. No, ale zobaczcie, no drybling, dośrodkowania 13, graby z piłki 14. I facet w żadnej roli na boku obrony na boga nie może grać. No, to jest jakiś ten. A tu nawet, zobaczcie, ma jakąś nic zrozumienia z Marinem. No to może rzeczywiście tak to zostawmy tutaj na ten bok tego Luakima, który naprawdę nieźle zaczął się na tym boku spisywać. Tutaj zagra Rudzieri, tu jest Simeone, a tutaj nam system podpowiedział Fernandeza. No tak, no Fernandez ostatnio genialne zawody grał, a Balde mimo wszystko nie. No to rzeczywiście może tak to zróbmy, najwyżej potem będzie zamiana tych ról, ale Fernandez chyba jako kom jako Kompletny. Wysunięty czy kompletny. Wysunięty czy kompletny. No chyba będę jednak wolał, żeby on był wysunięty, a tutaj sobie z Simone zrobimy kompletnego, jeszcze tak luknę szybciutko, no tak, ale on, on będzie dużo lepszym kompletnym napastnikiem, już nie mówię o doświadczeniu. Dobra, resztę tutaj nam podpowiedziano. Ale tak, no Bongonda czy ten Caprari, no Nelson w ogóle idzie, wolę Bongondę na ławce niż Nelsona. Nelson to jest po prostu jakiś dramat, to jest po prostu, to jest po prostu dramat. Nie chcę mi się nawet o tym gadać, nie będę o tym gadać, nie gadam o tym. Gorszy od Nelsona jest jeszcze tylko jego konkurent do składu Lisandro Tramoni, 6,37. No, ale ten w przeciwieństwie do Nelsona przynajmniej nie dostaje za dużo szans do gry. Więc jak już wychodzi, naprawdę ma prawo być słaby. No, ale na Nelsona stawiałem regularnie na początku sezonu i nie oddał mi nic nigdy w żadnym meczu. A zobaczę czy ja kłamię, bo już po prostu e, nie mogę do niego e, już mówię, że kłamię, no e, asysta z Pizą i asysta w towarzyskim z Sestu. No to wiesz co, e, no tu jeszcze e, Apollon Smyrnis, ofikreta, okres przygotowawczy i w pekinie strzelił. Bramkę. No po prostu e, chce się płakać. Jeszcze Bramka, przepraszam, z Benevento. No po prostu w żadnym meczu z żadną silniejszą drużyną e, nie pokazał nic. No więc e, ja nie wiem. No z Romą 6-2. E, no po prostu dramat. Torino 6-3. Tutaj co? E, tutaj, tutaj z Benevento. No nie wiem, rzeczywiście, tutaj, tutaj niewykorzystany rezerwowy z Interem, z Olympiakosem w ogóle nie grał. No może mu damy zagrać jednak, no dobra, idź tam na tę ławę, no cofam to, no idź jeszcze zobaczymy, damy ci jeszcze dwie szanse, a my na nich, bo już po prostu mam dość tych skrzydeł, tego gryzienia się najpierw tym Nandezem, wcześniej Olazą. Dobrze, że ten Rudzieli chociaż przyszedł. Dobra, gramy, chłopaki. Kiełbasy w górę. Lazio z tą trójką z tyłu to powinno mieć tutaj zaraz jesień średniowiecza. Tego się spodziewam. Spodziewam się też, że zaraz Lazio straci menadżera jeżeli dzisiaj uda nam się to wygrać ale no my nadal ostrożnie no bo zobaczcie Ciro Immobile Benasser tutaj grają no Duarte więc no to są tutaj nazwiska Nadal o proszę Benacer sam Benasser sam to robi przedar się w ogóle środkiem w drugiej minucie meczu, notabene, Rudzieri wyrzuca to z autu, przejmuje to Amiri, dogrywa do, do Immobile, ten wpuszcza Benassera, a resztę załatwia ser Przy, jak to się mówi, biernej asyście naszych środkowych obrońców, którzy zostawili mu korytarzek, środkiem, mówię, zapraszamy. Ismael, wbiegnij sobie, bracie. No analogiczna sytuacja niemal jak ta jak ta niedawno Biseka z gadającym sobie olazą. No i teraz jak zwykle mistrz Włoch do roboty. Do roboty, do roboty. Ale cóż, no ja też proszę, jaka piłka do Simeone, coś tam się stało. Nie no, to po prostu Simeone ma takiego pecha. Tam miał piłę meczową na 3, za 3 punkty z Monako. Teraz po prostu wali w poprzekę, piłka od poprzeki w linie, A Immobile zaraz z 30 metrów nam strzeli gola. Nie, nie, nie wiem, co tutaj się dzieje. No ale jest dopiero ósma minuta, już dużo się dzieje. To przynajmniej tyle. No nie to, co, nie to, co w tych nudach z Monakiem. Zarach, zaraz ich tu jeszcze zachęcę, jest kwadrans, więc już najwyższa pora, bo Petrow nie, nie umie usiedzieć na ławce, nie wygląda, to, nie wygląda to na razie źle, jak na te pierwsze minuty, choć widzę, że mamy kłopot tutaj z szerokością, ale nie przejmujemy tę piłkę, nie było tam chyba przewagi liczebnej, nie było też kłopotu zobaczymy teraz ta piłka powinna pójść gdzieś do środka jednak próbujemy tu tym bokiem się rozgrywać, jest wysoki pressing i to jest widzicie w takim czwórkącie, czwórkącie w takim czworokącie rozgrywana piłka, Kranio gra długo, to się nie uda, a jednak Roberto to zgrywa i widzicie jest Zawiązek akcji Ibrahim z daleka. No, wielkimi optymistami są moi zawodnicy, bo widzieliście i tam Oscar, i Ibrahim, i, i Marin. Tam wszyscy strzelają z daleka. Jak tylko dochodzą na ten 20 metr, to laga. No i proszę, stały fragment gry Kosonu i mamy, kochani, 1 do jednego. Zaczynam naprawdę. Się śmiać. Kolejna weryfikacja, ale uznany. Zaczynam się naprawdę śmiać, bo to się powoli staje takim light leitmotivem tej drużyny. Że jak idzie, to po prostu idzie, to leci bramka za bramką. A jak nie idzie, to zawsze jakiś rzut wolny, zawsze jakiś rzut rożny, coś tam pomoże. No ale mamy tu przewagę. Tylko te strzały niecelne. Już mamy XG powyżej jednego. Oscar Kosonu. I nad poprzeczką. No Kosono jakby tu dwie bramy strzelił, to naprawdę by było coś. No ale dzieje się, zobaczcie, 305 minuta i, i silnik się grzeje. Słyszę już furczenie wentylatora w moim procesorze, więc to już jest naprawdę dobry objaw. Znowu Rudzieli z Roberto, zobaczcie zawiązek akcji z lewej strony, rudzieli teraz niepilnowany, mają kłopot w ogóle tam ci z Lazio żeby upilnować tu, ale, ale ten strzały ciągle w rękach bramkarza. No ale ten przynajmniej był celny, więc i kolejny rzut rożny Oscar. Tym razem Kosonu na krótki słupek. I po poprzeczce, tu już były dwie poprzeczki dzisiaj. no Lazio musi się naprawdę sprężać, bo nasz młotna czarownica się powolutku rozpędza. Lazio, jak widzicie, zatrzymało się po tych kilku początkowych akcjach, a my spokojnie idziemy do przodu. No to jest koniec pierwszej połowy. Jeszcze Lazio tutaj nas postraszy. Oj, 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 oj. No i zobaczcie, i od razu im ich dwie tutaj skoczy. A nie, nawet im nie skoczyło tak mocno. Myślałem, że to jest wyżej oceniana szansa. No ale nic, no. Jeżeli chcemy tutaj zwolnić menadżera Lazio, no bardzo dobrze to wygląda, bardzo dobrze. Tutaj raczej trzeba wykonawców zmieniać i ja już się nie będę wahał. Po prostu od razu to zrobimy. Od razu to zrobimy. Co im tu powiedzieć? Jak na razie dobrze kontrolujecie posiadanie piłki. Tego od Was oczekiwaliśmy. Grajcie tak dalej, a w końcu nam się uda. Karasu i Simeone zdenerwowani, no to ja tutaj indywidualnie spróbuję ich uspokoić. C -c -c musicie się uspokoić, to teraz są zdemotywowani. To ja już nie wiem, może to naprawdę. Polak faulował. My tutaj zrobimy tak. Simeone już był zdenerwowany i gra słabo, więc, mój drogi, idziesz do Piachu. Ma tu kto grać. Wejdzie sobie Balde. Nandes z żółtą kartką i Piach. A on tutaj gra tego defensywnego. To zaraz będzie miał czerwoną kartkę, więc wchodzi. Esposito, a Karasu ma tutaj jeszcze ode mnie szansę, więc my tutaj jeszcze indywidualnie sobie z tym Balde i z Esposito sprawdźcie różnicę, o ci przynajmniej zmotywowani i na nich. Niech tu się coś wydarzy, niech to coś zagra, niech tutaj coś błyszczy. O, o, pan Guerreiro, pan Guerreiro, czerwień, moim zdaniem czerwona tam powinno być, a co, on nawet żółtej nie dostał. Co tutaj się od Janie Pawla Eee, Ajajajaj, aj, 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 Kosonuła Systa, przedłużenie głową na długi słupek do Fernandeza i pan Fernandez w 47 minucie ucisza stolicę Lacio. Eee, bardzo dobrze, no ale to jest tak naprawdę tylko udowodnienie tej przewagi. Zobaczcie, już mamy XG190 eee, tutaj się naprawdę pod bramką rywali dzieją rzeczy, już jesteśmy na czwartym miejscu. Teraz trzeba. Och, ależ teraz Gertruda. Naprawdę zwód, ale na konate ten zwód się zatrzymał. Esposito, widzicie cofnięty pomocnik, jak mocno zaangażowany jest i pod grą i w roli takiego trzeciego obrońcy. Tracimy piłkę. Ciro, 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 ale tutaj w środek bramki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chwalimy, od razu chwalimy moich. buźki mają być na zielono. Brawo. To jest jednak mecz wyjazdowy z Lazio, a jak sobie zobaczymy tabelę serii A, to zaraz zobaczycie, że Kaliari nadal gdzieś tam miejsca 9, 10, a Lazio pewnie jakieś tam 6,7. Co nie zmienia faktu, że chłopaki się z Lazio ożywili i mm, zaraz zobaczymy jak to wygląda na ekranie taktyki, no Ciro niezwykł marnować takich sytuacji, ależ refleks ma też nasz Kranio, że taki strzał z bliska e, wyciągnął, e, no ale tu się trzeba ogarnąć. Co tu się stało? Tu się nic wielkiego nie stało w tej taktyce. Nadal Benaser tutaj rozgrywa w środku i radzi sobie dobrze. Za dużo tych piłek jest tutaj granych takich z pominięciem linii. No może teraz Balde! Kejta! E, tak gra mistrz Włoch. E, brawo, brawo, brawo. Tego było potrzeba. Właśnie takiego po takim naporze rywala Krótka, szybka piła, zobaczcie, dwójkowa akcja, wbieg w środek. No, nie ma mocnych, młot na czarownicę Bardzo dobrze. Kto tu nie dociąga, ten karasu nie dociąga, no to bracie już więcej nie pograsz. My tu mamy mnóstwo ludzi do grania. Na przykład taki Rice Nelson, a tu Kaliari strzela bramkę. Szybciutko wchodzimy na boisko 4-1. Co tutaj się wydarzyło? a tu sędzia jeszcze będzie chyba monitorował sytuację ale chętnie bym to zobaczył tak czy owak nieuznana bramka, a czemu proszę bardzo, Roberto do Skara a spalony rzeczywiście, ale no naprawdę, naprawdę tam milimetry tak, tak, zatwierdzamy tę zmianę wchodzi Rice, Nelson nasza angielska sierota Kupiona za grube pieniądze z wysp. No nie wiem, może jak on się nauczy włoskiego. No, chociaż Nandes świetnie mówi po włosku. No i pożytku z tego jest tyle, co Kot napłakał. No nie wiem, Nandezowi jeszcze kilka takich spotkań i będę odbierał obywatelstwo chyba. A na pewno obniżę mu status w zespole, szczególnie że ten ma naprawdę gra tam fajne zawody ostatnio i to się chyba tak skończy, że pan Nandes siądzie na ławce. My tutaj mamy... Nie, to jest dopiero 70 minuta, to tutaj się jeszcze mogą cuda wydarzyć. Ale tymczasem zanim się wydarzą cuda, to ja chwalę swoją drużynę, bo jest za co. Co by nie mówić 3-1, a było 4, tak? Z Lazio na wyjeździe to jest coś, ale Ciro tutaj dostaje piły, no Ciro jest chyba bez formy, chociaż nie, bo pamiętam, że tam mi migotało, że strzelał jakąś bramkę, tam bramkę, tu bramka, więc on tam pewnie te swoje spokojnie 20 parę bramek, 30 w sezon włoży no ale my tutaj jesteśmy, widzę, spokojnie zabezpieczeni, zresztą te liczby tutaj się jakoś dramatycznie nie zmieniają, rzeczywiście troszkę teraz lacja się ożywiło. Mecala teraz w środek, no to już w ogóle tutaj jest takie bardzo szerokie granie, KBO, Guerreiro, dramat, chysaj z prawej lepiej, no ale już środek i usiadł, no więc tutaj już się nic nie wydarzy. Wchodzi co prawda Czachanoglu. Aj, no bardzo dużo marnujemy tych sytuacji, takich sam na sam, choć no trzeba przyznać, że i Ciro. Miał w tym, w tym meczu kilka. Oj, proszę, to jest taka ważna zmiana. Tu jest Amiri ona by nas martwiła, gdyby nie to, że mamy defensywnego pomocnika na boisku, więc my się nie musimy tu jakoś specjalnie przestawiać. Zaleta tego młota na czarownicę jest też właśnie taka, że on ma i ofensywnego, i defensywnego pomocnika, więc... O, Ciro widzicie. O wilku mowa i na 8 minut przed końcem meczu Ciro nam tu ładuje bramę będzie jeszcze weryfikacja i proszę jednak mu nie uznano więc już nic Lazio z tego meczu nie uratuje no tak wyraźnie tutaj spalony nic nie uratują i bardzo dobrze bo troszkę się rzeczywiście ożywili natomiast no my jak na mecz wyjazdowy w Lazio to widzicie tutaj aktywność po naszej stronie jest fenomenalna nie będę tu absolutnie, nawet nam pokazali tu przed chwilą mapę strzałów Ciro, on jest zawsze jest aktywny. A teraz jeszcze Balde to skończy. Aj, czemu, czemu? Tego trzeba było przełożyć tylko na nóżkę Kejta i, i huknąć. Nelson przynajmniej dostał piłkę, ale no nie umiał strzelić. On przynajmniej dośrodkowuje, ale. Ale też asysty z tego nie będzie, słuchajcie, no ja obiecuję, że przejrzę po, po meczu naprawdę rekordy Inandeza i, i Nelsona tak uczciwie. Statystyki i zobaczę, jak tam jest z skutecznością, z kilometrami, które robią. Może rzeczywiście trzeba ich wystawić w takim meczu. O, Amiria kapiła, ale kranio. No mam wrażenie po prostu, że ten kranio nam wyciągnął naprawdę z 10 bramek w tym sezonie już takich pewnych, nie. No ale pięknie, no nie od parady powołują go do reprezentacji Włoch. Siedzi tam co prawda na ławie, ale ale lata na kadrę dobra, koniec odcinka. Kończ pan panie Turek ten mecz. Jeszcze coś tam lacją próbuje, no ale... To są naprawdę już ostatnie podrygi. No, zobaczcie, nawet 16 strzałów oddali, więc podobnie do nas. No, ale XG mają dwa razy niższe, co dowodzi, że te strzały naprawdę dwa razy gorsze jakościowo, a u nas już jest to naprawdę dobrze, no bo to już jest słuchajcie, taki XG, który przekracza 0,15, więc mogę się spodziewać, że tu i w niektórych, niektóre te strzały już były takie pod 0,2, a to już jest tak naprawdę sygnał, że to są bardzo groźne sytuacje, bardzo dobre pozycje, więc to już na wykresie zobaczymy, że widzicie już tych pionowych schodków, jest tutaj co najmniej kilka, raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, czy ten tutaj jeszcze by no, prawie 0,2 tutaj, prawda? Więc no, naprawdę to już są takie skoczki fajne. Więc mogło tych bramek paść tutaj cztery, może nawet pięć w naszym wykonaniu. Pięknie to wygląda. No to jeszcze sobie, bo to krótki odcinek, więc ja tutaj wyciągnę ręce w aplauzie. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak żeśmy to zagrali. Zobaczmy sobie tutaj, bo Inter wiemy, że wygrał. Pisa pokonuje Romę. Tu jeszcze ktoś zapłaci głową. Dzisiaj chyba stolica powinna zwolnić dwóch trenerów. Zobaczymy jak Milan, bo on jeszcze nie grał. W Milanie też, przypominam, była zmiana warty. To były zresztą takie trzy ostatnio duże zmiany warty, jeżeli chodzi o. O, o, o Ligę Włoską przyszedł Pep Guardiola, przyszedł, przyszedł Klop. To były przede wszystkim takie wielkie zmiany. No Klopp, ja jeszcze Valverde, no właśnie Valverde w Interze i teraz powiem tak, zobaczcie Juventus tutaj robi dziecko na poli i o tyle o ile właśnie Klopp las tutaj z drzwiami można powiedzieć, no nie, Milan za Talantą wygrywa 4-0. No to szapoba, No ale Pep nie ma w tabeli jak widzicie tak dobrej pozycji jak, jak Klop, chociaż to jest nadal bardzo płaski wykres. Ale tutaj powiedziałbym już tak od tego ósmego miejsca to Empoli, Roma, Sampdoria, Napoli, Lazio. Tu już się robią takie dwa punkciki, tu już są trzy, tutaj są znowu trzy, więc to już się robi sześć. Widzicie, że tutaj e, chyba ta siódemka się tutaj powoli odrywa. No i kto wie czy to to w tym gronie nie będą się ważyły losy, losy tytułów i pucharów i wszystkiego więc jesteśmy po 11 kolejkach piękny kalendarz, dwa następne odcinki mamy już zaprojektowane, jedziemy do Turynu na mecz z Juventusem a potem gramy z Olimpiakosem, kto wie, może o awans już z Ligi Mistrzów a za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję, na razie żadnej hiszpańszczyzny trzymajcie się ciepło 6